Dzień dobry Państwu. Chciałbym tutaj podziękować Włodkowi za pierwszą taką uwagę podczas jego pierwszej wypowiedzi, gdy powiedział, bo była bardzo interesująca, że Solidarnie Walczącą we Wrocławiu tworzyli matematycy, fizycy, w Łodzi historycy, natomiast w Warszawie wspomniał tutaj o tych trzech grupach. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o jednej z nich. Nazywała się Alternatywa. Skąd ta nazwa, jakie początki, zaraz Państwu powiem. Ale tą grupę tworzyli ludzie młodzi, bardzo młodzi, uczniowie, studenci. To zaowocowało tym, że przez następny rok, rok 85, kiedy zaczęliśmy wchodzić jakby w te struktury w porozumieniu, oczywiście we współpracy z Mariuszem Grabowskim, otrzymywaliśmy diapozytywy Solidarności Walczącej, Dwutygodnika Wrocławskiego czy Wiadomości Bieżących. One były drukowane w tym czasie. Jednocześnie nasi koledzy terminowali bardziej doświadczonych kolegów. Było podczas drukowania na sitodrucie, sitodruku robotnika. Pod koniec 1985 roku mieliśmy już własną ramkę, własne farby, własne materiały do rozpoczęcia wydawania własnych pism. Wtedy również, proszę Państwa, w 1986 roku na początku, poprzez właśnie Mariusza Grabowskiego, poznaliśmy Arka Urbana. Był to również członek Solidarności Walczącej, który zajmował się budowaniem jakby takich struktur paramilitarnych wewnątrz organizacji. Uważaliśmy, że możliwe, że nastąpi taki moment, że tego typu akcje zbrojne bardziej takie stanowcze będą potrzebne. To zaowocowało tym, że, proszę Państwa, zaczęliśmy wydawać Wolnego Strzelca. Wolne Strzelca wydawane jakby przez Inicjatywę Walki Czynnej. Nazwa jednoznacznie nawiązująca do Związku Walki Czynnej Józefa Piłsudskiego, który założył tą organizację w 1908 roku we Lwowie. Proszę, proszę Państwa, zobaczyć niepodległość, jakie są hasła przewodnie naszego Wolnego Strzelca. Niepodległość wczoraj i dziś, walka czy ugoda. To był pierwszy numer Strzelca, wyszedł w 1987 roku, w styczniu. To były już hasła typowe, nastawione na niepodległość. Ale cofnijmy się jeszcze wstecz, do 1986 roku, bo wtedy poprzez Bolesława Guzowskiego, tatę obecnego tu Jacka Guzowskiego, poznaliśmy Seweryna Jaworskiego, który, tutaj chciałem sprostować, Wodka był już zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej. On odebrał przysięgę od Jacka Wysowskiego, Adama Cymborskiego, a następnie od kolejnych kolegów. Oni od Tomasza Szosta, Bolesława Kusowskiego, mnie osobiście i innych kolegów. Początek roku 1986 to również powstanie grup wykonawczych Solidarności Walczącej w Warszawie, ale o tym powiem Państwu później, troszkę chciałbym się skupić na prasie. Wydawaliśmy Wolnego Strzelca przez cały 1987 rok. Początek 1988 roku to pismo Alternatywa i nawiązująca do nazwy naszej grupy, tak się nazywaliśmy, tak się identyfikowaliśmy. Początkowo Alternatywa była wydawana z nagłówkiem Huta imienia Rzego Popiełuszki. Traktowano to jako pismo zakładowe, co nie było prawdą. To było takie troszkę dla zmyłka, ale poprzez kontakty z Bolesławem Guzowskim, który wrzucał prasę, naszą prasę do Huty Warszawa, czy na FSO, czy Seweryna Jaworskiego, który miał swoje kontakty na inne warszawskie zakłady, ta nasza prasa szła na terenie całej Warszawy. Była oczywiście kolportowana na uczelniach warszawskich, gdyż ja czy kolega Tomek Szostek studiowaliśmy w tym czasie na uczelniach warszawskich. Kolejne hasło. Komuniści muszą odejść. W tych alternatywie nawiązywaliśmy ściśle już do idei Solidarności Walczącej. Później, proszę Państwa, już takie pismo typowo Solidarność Walcząca, oddział Warszawa. Zakończyliśmy naszą jakby działalność i wydawniczą i w ogóle działalność jako tej części struktury Solidarności Walczącej. To był marzec, kwiecień 1990 roku. Jeszcze mamy tutaj jedno z ostatnich pism. Wilno, 11 marca 1990, Litwa ogłasza swoją niepodległość. Proszę Państwa, chciałbym teraz cofnąć się i wrócić do grup wykonawczych Solidarności Walczącej. Były to struktury utworzone właśnie w ramach tej naszej grupy. Ich szefem tej grupy był Jacek Guzowski. Miał grupę 10 zaprzysiężonych jakby szefów poszczególnych grup, które z kolei
miały od 4 do 6, troszkę więcej osób. W sumie było to kilkadziesiąt osób i głównym zadaniem właśnie był udział w akcjach ulicznych, ulotkowych, różnych, ochrona manifestacji. Współpracowaliśmy, mieliśmy w naszej grupie, był niestety nie pamiętam imienia, nazwiska, pseudonim Leszek, student chemii, który w zaciszu swojej piwnicy robił dla nas koktajle mołotowa, śmierdziele, petardy. Współpracowaliśmy z grupami Oporu Solidar. Proszę Państwa, grupy wykonawcze wydawały biuletyny uliczne. Był oczywiście warszawski biuletyn uliczny, Wolni Solidarni, nakład kilkanaście tysięcy egzemplarzy podczas różnych organizowanych tak zwanych fleszy, gdzie razem z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Solidarnością Młodych, Federacją Młodzieży Walczącej, MRKS-em, Liberalno-Demokratyczną Partią Niepodległość, organizowaliśmy takie krótkie, kilkunastominutowe jakby flesze, demonstracje połączone z rzucaniem lotek, różne akcje specjalne związane z wywieszkami, rozwijaniem transparentu po przepaleniu się lądu, gdzie tam tysiące ulotek było rozrzucanych z wieżowców. Współpracowaliśmy z wieloma ludźmi. Pierwszy konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych w powiecie grodzickim i bądźmy szczerze, był to pierwszy konkurs w powiecie mazowieckim. Było niewielu uczestników, tak to ktoś może mógłby powiedzieć, 12 osób, ale proszę Państwa, na zakończenie chciałbym przeczytać fragment, wstęp pracy jednej dziewczynki, która zdobyła główną nagrodę, nagrodę książkową, finansową i wyjazd na 5 dni do Brukseli, bo to jest właśnie to, co nadaje sens temu dzisiejszemu działaniu, a czego korzenie właśnie sięgają lat 80. tej naszej działalności, gdzie właśnie nawiązując do wypowiedzi kiedyś Kornela, że po 40 latach zaciskania pasa najwyższa pora zacisnąć pięść. Myślę, że przez te prawie ponad 25 lat, od tej połowy lat 80., kiedy mocno weszliśmy w tą działalność Solidarności Walczącej tu na terenie Warszawy, no jesteśmy wierni tym wartościom ideałom. Ze wstępu pracy tej dziewczynki, która zdobyła pierwszą nagrodę. Szczerze powiedziawszy, jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziałam, co oznacza pojęcie żołnierzy wyklęci. Sądziłam, że skoro II wojna światowa skończyła się, Polska wyswobodzona została ze szponów hitlerowskiego okupanta, więc wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Jakże się myliłam. Na początku zaskoczenie, tak, ogromne zaskoczenie. Walczyli z kim? Dlaczego? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Pierwsze informacje i pseudonimy. Orlik, Rój, Ogień, Zapora. Historie ludzi kompletnie nieznanych mi, walczących z nowym okupantem w imię wolnego kraju. Oj, znowu nowe pojęcie, nowy okupant. Okazuje się, że to Rosjanie, ci, którzy kraj nas oswobodzili rządów III Rzeszy, a potem jakże bolesne uczucie wiedzieć, że Polska otrzymała tylko złudne poczucie wolności. Nowa władza zaczyna rząd od likwidacji swojego jakże znienawidzonego wroga Armii Krajowej. Zaczynają się aresztowania działaczy. Społeczeństwo umęczone wojną nie buntuje się zbytnio przeciwko nowej, wspaniałej, w cudzysłowie, władzy. Przeciwnie, często ślepo zapatrzone przyklaskuje jej. I nasunęło mi się pytanie, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Lat strasznych, tragicznych, aczkolwiek pięknych, przeplatanych krwawą z tego ludzkiej istnień, niosących jednak nasionko nadziei. Ono nigdy nie umarło, a później nic nie robią, żadnej walki, żadnego oporu. I wtedy rozbłysło we mnie światełko nadziei. Dowiaduje się, że były grupy partyzanckie walczące czynnie z Sowietami. Jeszcze Polska nie zginęła. Dalszy jest fragment, który pominę. I teraz, co za to trzymali? Jedno wielkie nic, wyklęci na długie dziesięciolecia przez społeczeństwo i władze, które robią wszystko, by wymazać ich z kart historii. Chyba słusznie, nigdy wcześniej przecież nie słyszałem o żołnierzach wyklętych. Moje koleżanki i koledzy również. Dziś po 67 latach wracamy powoli do tej zapomnianej karty historii. Wiedza zdobyta podczas robienia tej pracy uświadomiła mi bardzo wiele. Teraz pragnę podzielić się nią z innymi nieświadomymi, tak samo jak ja kiedyś. Proszę Państwa, ta praca będzie drukowana. To jest praca niemalże dyplomowa, magisterska. Podziękowała rodzicom za pomoc, ale temu też miał służyć, żeby zaangażować to starsze pokolenie, żeby zachęciło, żeby przekazało tą wiedzę. Praca jest naprawdę wspaniała i z czasem na pewno się ukaże. Opowiada ona o tej lokalnej społeczności Grodziska Mazowskiego, walczącej po 1944-1945 roku z komunistami. Ale były prace dotyczące Witolda Pileckiego, Zygmunta Szyndzielerza Łubaszki, 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Mam nawet tutaj z sobą na pendrive, proszę Państwa, pracę, która została wyróżniona
doskonała prezentacja dla historyków, szczególnie z Łodzi, jako że słyszeliśmy, czyli bardzo wielu było. Są tam pewne błędy merytoryczne, pewne małe przesunięcie na osi czasowej, ale praca jest bardzo dobra z podkładem muzycznym, z Hymnem, z Rotą, z piosenkami Leszka Czajkowskiego. Jest bardzo dobra, nadająca się do prezentacji do szkół. I gdyby był czas, bym Państwu pokazał, ale tego czasu już nie będę zabierał. I dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To jest jeszcze jeden z naszych transparentów z lat 80. Dzisiaj nabieram tej samej wymowy. Kiedy wyszedłem w 84 roku z więzienia, a przecież siedziałem za NRKS, to zresztą moja droga do NRKS-u była w zasadzie zamknięta. Tam wszyscy z NRKS-u wyszli w 83 roku wcześniej. I w tym podziemiu to już tak było, że tam się wszystkie układanka już zrobiła i każdy nowy człowiek z takim temperamentem, jak ja mam, to zaburzyłby ten układ, który tam jest. 84 rok to zupełnie był inny niż 82. Wtedy opozycja skupiała się głównie na drukowaniu, na tej działalności wydawniczej, propagandowej, a mniej już na takiej walce, z czego był słynny MRKS. A myślałem, że może... No i tak już zostało, prawda? Kiedy wyszedłem, to w zasadzie miejsca w MRKS-ie dla mnie już nie specjalnie było, bo to było wszystko zajęte. W związku z tym szukałem własnego miejsca i tak się szczęśliwie ułożyło, że siedziałem z Jurkiem Łądkowskim, który był z Wrocławia, mieszkał we Wrocławiu. I siedziałem tam też z Władkiem Frasyniukiem. I kiedy Władka Frasyniuka zamknęli za składanie wieńcy pod zajezdnią na 3 miesiące, na jego wyjście była dobra okazja, żeby pojechać, przywitać go po wyjściu z aresztu. I pojechałem do Jurka Łądkowskiego, z którym siedziałem, i tam poznałem jego siostrę, która stała moją żoną. Ale tam przez nią poznałem właśnie ludzi z Solidarności Walczącej. Poznałem Jurka, znaczy Błachutę, jak będę jego? Krzysia Błachuta. Poznałem Andrzeja Zaracha, tak? I no, nawiązał się kontakt między nami. No i uznałem, że jest to miejsce, w którym ja mógłbym się, powiedzmy, znaleźć, ponieważ nie było wtedy oddziału warszawskiego w Warszawie, nie było Solidarności Walczącej w Warszawie, przynajmniej miałem takie poczucie. I no, w tej przestrzeni, jaką można było wtedy robić, czyli w tej przestrzeni wydawniczej, rozpocząłem tą działalność. To jest Stadzie Markiewicz, razem z Tadkiem Markiewiczem, Zbyszkiem Jussisem. Tu też są chłopcy od ulotek, od tych grup takich demonstracji, Andrzej Ziółkowski, nie pamiętam niestety ich wszystkich, lata lecą i właśnie trzeba było to spisać, prawda, ich nazwiska, to go spotkałem, wymieniliśmy telefon, to więc może to spiszemy w końcu, ilu tych chłopców odbiegania po ulicach i rzucania ulotkami było. W każdym razie ten trzon wydawniczy, który tutaj utworzyliśmy, to był Tadzie Markiewicz, Zbyszek Jussis, który robił diapozytywy, ja i właśnie Andrzej i Jacek Majsak, który w perspektywie właśnie zorganizował ten horyzont. Ja chciałem powiedzieć tak, że utworzyliśmy tutaj w Warszawie Solidarność Walcząca, można tak powiedzieć, miała no, potężną bazę poligraficzną. Potężną bazę, dlatego że przez tych kilka lat pod moim tutaj zarządem mieliśmy trzy duże drukarnie. Jedna drukarnia w Komorowie, w której stały dwa offsety. Jeśli ktoś się tym interesował, to wie, jaka to jest potęga. W jednej drukarni stały dwa offsety. Jeden IBP, jeden Ronald Vickers. I tam Marek Rasiński i Wojtek Podgórzak. Jeden wchodził w sobotę, drugi wchodził do drukarni w czwartek, wychodził w niedzielę, a drugi wchodził do drukarni w niedzielę i wychodził w czwartek. To była taka drukarnia pod domem, specjalnie w 81 roku budowana na potrzeby przyszłego podziemia. Zaprojektował Czesiek Bielecki. To było pod domem państwa Kochlewskich. Rzeczywiście była niewiarygodna, tam specjalna kawałek ściany się odsuwało z własnym zasilaniem. No w tej chwili jest tam dziura taka wielka, bo pod tą ziemią nie wiadomo, co z tym zrobić, bo to gruby mur, prawda, specjalny kawałek
ściany się otwierał i był ten nasz drukarz Marek Nasiński, powiedział tylko: Adam, to jest wszystko dobrze, mówię, tylko że jak ja tu zasłabnę, aż od środka się zamknę, to nikt mnie stąd nie wyciągnie. Dlatego, że trzeba było to dynamitem rozbijać. Ta drukarnia nigdy nie wpadła, na szczęście sam jestem ciekaw, czy kiedyś była, znaczy nie wpadła dlatego, że oni nie wiedzieli o tym, czy dlatego, że uznali, że to jest tylko wydawanie, że to jest tylko wydawanie. Sam jestem tego ciekaw. To jest też Janusz Jerzewski, u którego w domu była drukarnia i który też nadrukował się, tam u niego stał, nie wiem tylko, czy Ronny Vickers, czy Ivy League. Ivy League, tak? Tak, Ivy League. I była jeszcze drukarnia w Zielonce u takiego chłopaka, też już nie pamiętam nazwiska, słuchajcie, oczywiście jest spojrzenie, to wszystko zawsze. Zielona, nie Zielona. A, Zielona, tak, osiedla Zielona, tak. Kciuk? Kciuk, tak. Więc to była naprawdę potężna baza i sami nie byliśmy w stanie jej tak naprawdę wykorzystać, dlatego drukowaliśmy. I tak trochę tutaj jest żal do centrali, dlatego że my tutaj, ta centrala niespecjalnie nas wykorzystała, bo sami nie mieliśmy zaplecza intelektualnego, żeby tą bazę wykorzystać i drukowaliśmy między innymi, jak była potrzeba, Libertas, prawda, mi Andrzej Zarak przynosił nam Libertas, żebyśmy przedrukowywali, potem drukowaliśmy niektóre numery paryskiej kultury, też było takie przez pewien czas porozumienie z paryską kulturą, gdzie ze stemplem Solidarności Walczącej żeśmy to przedrukowywali. No i tworzyliśmy tutaj z Stasiem wydawnictwo Prawy Margines, które, no z bólem to twierdzam, to mam pretensje do siebie, ale to brak doświadczenia. Ja niestety, ja teraz jestem wydawcą i teraz potrafiłbym to zrobić, natomiast wtedy posiadałem bazę poligraficzną, natomiast zaplecza tego intelektualnego było dużo słabsze, w związku z tym robiliśmy bardzo dużo przedruków. I również rzeczy, które polecał nam tutaj centrala we Wrocławiu, nam polecała, że zaraz przynosił różne rzeczy do wydrukowania i drukowaliśmy. Między innymi Zaciskanie pięści z Nawierowskiego, prawda, i parę innych rzeczy. Natomiast rzeczywiście Prawy Margines było wydawnictwem o słabym zapleczu intelektualnym i była nastawione głównie na przedruki. Zaczynają się strajki, trzeba drukować. Słuchajcie, macie wielką strukturę, no to drukujcie, kurczę, prawda. No i wszyscy są na urlopach i mówi, tylko ja mogę to wydrukować. I drukowałem dla, mówi, bujak chce wejść na zakłady pracy do Ursusa, żeby postawić również Ursus i wydrukowaliśmy taki biuletyn strajkowy. I się ukazywał codziennie. I codziennie po 6 tysięcy tego egzemplarzy, przy takiej mocy przerwowej to był żaden problem. Odbieraliśmy blachy na Karolkowie, prawda, z kościoła, żeśmy odbierali blachy, prawda, też była konspiracja, prawda, z kościoła namierzonego, odbieraliśmy blachy, drukowaliśmy ten kciuk, albo Janusz drukował te 6 tysięcy tego biuletynu strajkowego i odwoziliśmy ten biuletyn strajkowy też do tego kościoła, prawda, i oni tam ten rozpuszczali. No, strajk nie wyszedł, my na wakacje nie wyjechaliśmy, przez kilkanaście dni drukowaliśmy, strajk nie wyszedł, Warszawa nie stanęła, prawda, nie stanęła. I to też było takie poczucie klęski, prawda, tu, dlatego ten pomysł był według nas dobry, ale tak jak to już powiedziałem kiedyś na takim spotkaniu z politykami, że ja traktownik i wtedy też na tym spotkaniu był Jaruzelski, też to przed jego mową mu to powiedziałem, że ja traktowałem ten okrągły stół, że to jest coś takiego, jak się rozmawia z terrorystą, prawda? Że trzeba rozmawiać z terrorystą, dopóki trzyma pistolet w ręku, to się z nim rozmawia, ten pistolet odkłada, to się go wsadza do więzienia, prawda? Ja traktowałem ten okrągły stół jako etap do dochodzenia do niepodległości, a ci politycy zrobili po prostu jako, prawda, już etap końcowy i nie mogę powiedzieć, że były przeciwny, a tu SW była za bojkotem wyborów, a ja aktywnie, i ta grupa tutaj ze mną związana, Solidarności Walczącej, aktywnie brała w tych wyborach udział. Drukowaliśmy naprawdę
poza w samo południe, poza dwoma plakatami w samo południe i jeszcze taki plakat z dziećmi, ale nie tymi malującymi na murze, tylko takimi na wózku, to wszystkie plakaty, te 200, te 363 plakaty i wszystkie plakaty to przechodziły przez moje ręce, prawda? Ulotki to oczywiście były na podziemnym, na podziemnych tych moich maszynach drukowane, natomiast plakaty duże to na dojściu się drukowało, bo teraz to wtedy nie było oczywiste, że można tak po prostu przyjść i zamówić plakat dla Solidarności. Naprawdę wtedy się dyrektorzy bali i nie bardzo chcieli i trzeba było naprawdę sporo wysiłków dojść, żeby takie plakaty wydrukować i my żeśmy to wszystko zrobili. I zostaliśmy z tym, zostaliśmy, więc ta przygoda ze ZWO to była piękny kawałek historii. Bardzo jestem dumny, że mogłem w tym brać udział. Mam pewne poczucie niedosytu rzeczywiście, że nie udało się z tak ważnej grupy, tak prężnej grupy wygenerować partii polityków, którzy by mieli szansę Polską rządzić. No tak się stało i teraz musimy po prostu walczyć, znaczy kontynuować tą naszą działalność. Przedmówca przede mną sporo o tym powiedział, ja się zajmuję podobnymi rzeczami, dużo jeżdżę po szkołach, spotykam się z młodzieżą, jeżdżę z wystawami żołnierzy wyklętych o Solidarności, o wojnie polsko-bolszewickiej po różnych miastach, robię wystawy wewnętrzne, zewnętrzne, ale jak już tu jesteśmy i rozmawiam na koniec, jak żeśmy się tu już zebrali i te wszystkie idee są nam bliskie, to zaapeluję jedną rzecz. Nie dopuśćmy do tego, mały kroczek nawet, nie dopuśćmy do tego, żeby pomnik czterech śpiących stanął, został przywrócony. Że musimy zrobić wszystko, żeby ten pomnik nie stanął. Powinniśmy sobie wszyscy, chociaż ci z Warszawy, ci, którzy poczuwają się tej tradycji Solidarności walczącej, zrobić wszystko, żeby pani prezydent tego pomnika nie postawiła. Ja mam wiele pomysłów, jak rozpocząć to. Przygotowanie już zacząłem. Nie może ten pomnik stanąć. Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja prezentuję tą trzecią, tylko tak naprawdę po dzisiejsze spotkanie to nie wiem, czy to była grupa numer 1, numer 2, czy numer 3. Ja, to znaczy zespół ludzi siedzących tutaj razem z nami w sali. Proszę Państwa, tyle już dzisiaj padło takich faktów historycznych, nazw, faktów, nazwisk. Ja może zacznę troszeczkę inaczej. Powiem coś w zasadzie oczywistego. Uważam, że o sprawach, o rzeczach oczywistych należy mówić głośno, bo one troszeczkę uchodzą. Kto z Państwa dzisiaj pamięta następujące słowa? Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadanie. Jako historyk zastanawiam się, czy członkowie Solidarności Walczącej zostali z tej przysięgi zwolnieni, ale to jest pytanie do Kornela na później. Proszę Państwa, druga sprawa. Zrobiłem sobie kilka notatek też do takich spraw oczywistych. Bardzo wielu z nas siedzących tutaj w tej sali zaczynało 13 grudnia i skończyło powiedzmy w czerwcu 89 roku, aczkolwiek Solidarność Walcząca to późniejsze. Ale powiedzmy, że ten stan wojenny, tak jak dla mnie i dla wielu z nas, trwał od 13 grudnia do owego czerwca 89 roku. Proszę Państwa, to było 7,5 roku, a 7,5 roku to 90 miesięcy. To 2730 dni. I taka malutka dygresja. Żołnierzy III Rzeczpospolitej jadący na misję jadą na pół roku. Pół roku to jest 180 dni. Wielu z nich wraca w tak zwanym szoku. Mają lekarzy,
Kłaniam psychologów, kłaniam zaplecze. Bardzo wielu z Państwa po tych 2735 dni nie miało ani razu prawdopodobnie psychologa, nie chodziło do lekarza i może warto byłoby rzucić pytanie, czy poradziliśmy sobie do końca z tym wszystkim, cośmy przeżyli. Bo tak myślę, że może przesadzę, że codziennie działaliśmy, chociaż zaryzykowo było to stwierdzenie, codziennie. Bo pamiętacie Państwo dobrze, że jednego, drugiego, trzeciego, czwartego dnia szło się na akcji, bo się drukowało, bo się coś innego robiło, a piątego dnia chodziło się, powiedzmy, do cioci na imieniny, ale to nie znaczy, że jak się krzyk do cioci na imieniny, to nie oglądał się za siebie. Ten stres, zaryzykowe powiedzenie, strach ciągnęliśmy za sobą przez tyle dni. Chciałem Państwu zaprezentować, w ciągu kilku minut, to może się tak za bardzo nie da, ale spróbuję ową tą grupę, która dołączyła do Solidarności Walczącej. Najprawdopodobniej w końcu 86 roku, ja pytałem się Adama Borowskiego, Adam, kiedyśmy dołączyli do SW? On mówi 86, ale ja myślę, że to był początek 87 roku. Cóż to była za grupa? Proszę Państwa, to była grupa podległa od samego początku pod KPMS, tu region Mazowszy. To była grupa licząca kilkudziesięciu ludzi, około prawie 50 osób. Przy czym w linii, mówiąc po wojskowemu, było to około 30 ludzi, którzy robili specjalną robotę. Tak, ta grupa była od początku nazwana grupą specjalną, ponieważ wychodziła poza wszelkie reguły walki podziemnej, walki konspiracyjnej w tamtych latach. Jasne, że ta grupa zaczynała od ulotkowania. No dzisiaj mówi się ulotkowanie. Mój Boże, wielka sprawa ulotkowania. Ale w tamtych latach, w 82, w 83 roku za złapanie na ulotkach też się określoną karę dostawało czy aresz. To była trudna, ciężka robota. Ale zostawmy ulotki. Proszę Państwa, ta grupa była tak zwaną, mówiąc językiem wojskowym, grupą uderzeniową. A dzisiaj ujawnię, że ta grupa wykonała 4 uderzenia. Ujawnię 2 uderzenia na kolumny ZOMO i 2 uderzenia na obiekty. Jednym z tych obiektów jest tutaj niedaleko stojący obok nas Teatr Syrena. Grupa w październiku 82 roku zaatakowała, zagazowała, zasłodziła ten uderzenie w Ursusie, również 82 rok. I uderzenie, mój Boże, 8 marca 89 rok. Już obrady okrągłego stołu bodajże się zaczynały. Na do widzenia. 8 marca kolumna ZOMO, która wracała z krakowskiego przedmieścia, została zaatakowana za pomocą kolców, oleju, samochody się pozderzały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Weseli chłopcy, którzy wracali sobie z krakowskiego przedmieścia, po tłuczeniu studentów, dostali taką na do widzenia, dostali taką akcję.